Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. Zaczynamy chyba już tradycyjnie od połączenia z Kijowem, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry całej ekipie. Dmytro, ten weekend był bardzo ciężki na Ukrainie. Najpierw z piątku na sobotę ponad 40 rakiet po kilku obwodach ukraińskich i poranny atak rakietowy na Kijów. Rakiety spadły na rejon Szewczenkowski. To właściwie jedna z centralnych części Kijowa. Opowiedz o tym, co wczoraj się wydarzyło. Tak, wczoraj właściwie obudziłem się, miałem taką déjà vu, jak 24 lutego. Obudziłem się od wybuchów, po prostu wybuchów. Spadły rakiety na dzielnicę, która znajduje się w dzielnicę Szewczenkowską i akurat po prostu spadła rakieta nawet na ten sam budynek, w który już w kwietniu uderzyła rakieta i zabiła tam naszą koleżankę z Radio Swoboda. I teraz niestety znów my mamy ofiary. Zginął tam mężczyzna. Jego 6-letnia córka dostała ranienie, przeżyła i jego żona też została ranna, też przeżyła. Kilka akurat, około sześciu ludzi, mieszkańców tego budynku dostały ranienie. No a jeden niestety nie przeżył tego. To jeszcze nie wszystko, bo takich ataków wczoraj było dwa. I podczas podobno drugiego ataku uderzyła rakieta znów w rejon ten sam Szewczenkowski w Kijowie, w przedszkole. Na szczęście dzieciaków nie było, ale zniszczony został teren przedszkolny, żłobek został uszkodzony. Także naprawdę poważna sytuacja w Kijowie i wszyscy my, można tak powiedzieć też, że dlaczego ja obudziłem się właściwie, bo ponieważ były syreny, ale my już naprawdę jesteśmy na tyle przyzwyczajeni do tych syren, że po prostu nawet nie budzimy się, bo jeżeli by my schodzili coraz, kiedy wyją te syreny do schronów, to po prostu nie, to byłoby życie w koszmaru, naprawdę. To my całe swoje życie spędzaliśmy w piwnicach. No a tak, no ale z drugiej strony może i warto byłoby, bo jednak są ofiary niestety. Nie ma logicznej odpowiedzi, dlaczego Rosjanie atakują budynki cywilne, dlaczego te rakiety spadają akurat w tych miejscach. Nikt nie może być spokojny. Niedziela rano, świąteczny dzień i rakieta uderza, zabija mężczyznę, rani kobietę, jego żonę i 7-letnią dziewczynkę, ale cały jakiś paradoks tej sytuacji polega też chyba na tym, o tym informowała wczoraj ukraińska policja, czy szef ukraińskiej policji. Kobieta, która została ranna w wyniku tego ataku, to obywatelka Federacji Rosyjskiej. Szef policji ukraińskiej zwrócił się, czy powiedział wprost: Rosjanie, strzelacie do swoich obywateli. Tak to rzeczywiście wygląda. Przecież wiele osób na Ukrainie to są też te, które mogą pokazać, że mają obywatelstwo rosyjskie. To te wieloletnie kontakty, o których tak Federacja Rosyjska opowiadała i miała świadczyć o tym, jak Ukraina jest bliska, dzisiaj nie przeszkadza to Rosjanom, żeby do tych, którzy z Rosji pochodzą albo wprost są rosyjskimi obywatelami, strzelać się. Dmytro, jak wygląda sytuacja na froncie? Te informacje weekendowe, wycofanie się ukraińskich żołnierzy z Siewierodoniecka nie wyglądały najlepiej. Nie wyglądały i nie wygląda w ogóle tam sytuacja też najlepiej, bo wczoraj był atak już bezpośrednio na Lisyczańsk i wróg był już podobno na na południowych obrzeżach tego miasta, tylko został wyparty stąd.
Też jest informacja, że wróg atakuje Bachmut. Jest za, powiedzmy, za 10 może kilometrów od tego miasta, od strony wschodniej. Jest tam miejscowość, która nazywa się Pokrowskie i w tym Pokrowskim tam toczą się zacięte walki. Także największe uderzenie, jak i już ponad miesiąc, nawet ponad dwa miesiące chyba, wróg skoncentrował oczywiście na tym odcinku, czyli Bachmut i teraz był Siewierodonieck, teraz Lisyczańsk. Także sytuacja jest tam bardzo poważna i my ponosimy też straty i to jest najważniejsze i najcięższe. Natomiast Lisyczańsk broni się i dowództwo mówi, że nasze wzmocnienie wokół tego miasta są w dobrym stanie, także myślę, że wrogowi tak łatwo nie będzie, żeby zabrać to miasto, tak samo jak było z Siewierodonieckiem, myślę. Jedyne, co może spowodować wycofanie się wojsk ukraińskich, to oczywiście zagrożenie wielkiego takiego kotła. Jeżeli wrogowi uda się na przykład zdobyć Bachmut, a razem z nim też zamknąć przestrzeń, pierścień takiego otoczenia, okupowawszy Słowiańsk. No ale nie sądzę, że to będzie łatwo naprawdę Moskalom. Uderzają też w kierunku Słowiańska od północy, od Iziumu, od miejscowości, w miejscowości, która nazywa się Bohorodyczne. Toczą się walki już kilka tygodni i tam też jest ciężka sytuacja. Trochę na północ w obwodzie charkowskim, na północ od Charkowa też była informacja teraz w weekendzie, że wróg próbuje atakować w kierunku Charkowa, tylko bez skutków, bez sukcesów. Wojsko ukraińskie manewruje, jest to taktyczny manewr, ale linia frontu tam jest mniej więcej stabilna, także ale wróg codziennie robi ostrzały Charkowa i niestety trafia w dzielnice też mieszkalne. To, co my mieliśmy wczoraj na przykład w Kijowie, to jest codzienność dla Charkowa i o tym trzeba też głośno mówić, bo ludzie ucierpiają tam codziennie od ostrzałów wroga i giną tam ludzie, giną cywile, giną dzieci, mężczyzny, kobiety, stare ludzie. To jest najbardziej smutne. Także na północ od Charkowa toczą się walki. Jest informacja, że wróg przerzucił i przerzuca nadal dużo wojska z rejonu Mariupola na zachód, czyli w obwody zaporożski i chersoński i mikołajowski, żeby powstrzymać natarcie wojsk ukraińskich. Niestety jest informacja, że miejscowość pod nazwą Dawidów Brod została ponownie okupowana przez wroga, a to jest ważna miejscowość z tego powodu, że tam znajduje się bardzo ważny i jedyny chyba w tej miejscowości most przez rzekę Ingulec, która jest teraz też no taką rzeką frontową, czyli na prawym brzegu tej rzeki jest wojsko ukraińskie, na lewym Moskale. Niestety ten Dawidów Brod został odbity przez Rosjan i także oni tam nadal są. Natomiast wojsko ukraińskie coraz bliżej podchodzi do Chersonia. I to jest też bardzo ważne. Cherson już dawno, już ponad tydzień jest widoczny z naszych pozycji, na których znajduje się wojsko ukraińskie. No i to jest bardzo niepokojące dla okupantów oczywiście i też nasza partyzantka, która coraz aktywniej działa jak w samym Chersoniu, tak i w chersońskim obwodzie, na przykład w miejscowości Kachowskiej
Kachówka, w Nowej Kachówce też działają nasze partyzanci i to jest bardzo ważne. No i z takich sukcesów Wojska Ukraińskiego też trzeba wymienić wczorajsze kolejne uderzenie w Wyspę Węży, gdzie wróg został trafiony po raz kolejny przez nasze albo rakiety, albo lotnictwo. Tak dokładniej nie wiemy na ten temat. Ataki po całej Ukrainie. Twojego raportu Dmytra Antoniuka słuchał Artur Żak i pokazuje, że chce coś dodać, uzupełnić. Dmytrze, dzień dobry. Teraz może przeniesiemy się z frontu wschodnio-południowego i zadam takie częściowo prywatne pytanie. Czy w Kijowie, jeżeli bym sobie teraz spacerował, widać właśnie to napięcie, w sensie, czy widać przygotowania, zabezpieczenia antywojenne i właśnie jak zachowują się ludzie? Czy często udają się do tych schronów, czy nadal można w metrze w nocy się schronić, czy na przykład są pozabezpieczane dzieła sztuki, zabytki, architektura, tak jak to ma miejsce we Lwowie. Bo we Lwowie, jeżeli byśmy nie zwracali uwagi na te zabezpieczenia, czy też większą ilość żołnierzy, czy wojska, czy Gwardii Narodowej, to byśmy mogli nawet nie poczuć, że wojna trwa na Ukrainie. Jak to wygląda w Kijowie? Witam, Arturze. Ja myślę, że no, w sumie wygląda to podobno jak we Lwowie. Natomiast dzieła sztuki są zabezpieczone. Też schrony są też zabezpieczone. Na przykład w moim domie, w moim schronie jest nawet działający Wi-Fi. Także można tam, i to nie tylko w moim, a tak na ile ja wiem, to w większości. To w Urząd Miasta to zrobił. Także jest możliwość tam mieć po prostu połączenie ze światem. Natomiast w centrum miasta byłem wczoraj. Ludzie spacerują, piją sobie kawę i próbują żyć zwykłym życiem. Jasne, że widać dużo sprzętu, no może nie sprzętu, ale wojskowych na ulicach jest dużo oczywiście. Są wzmacnienia na ulicach, no ale jest stan wojskowy, wojenny, tak? I jest wojna oczywiście. No ale wiem dokładniej, że na północ od Kijowa, gdzie może być i jest zagrożenie od strony białoruskiej, wzmocnienia robią duże i wrogowy tam nie będzie tak łatwo, jak było 24 lutego, jeżeli on spróbuje znów pójść tą drogą na Kijów. Będziemy obserwować tę sytuację. Tę sytuację będzie obserwować Dmytro Antoniuk, z którym, Dmytrze, już niedługo się spotkamy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, miłego dnia i do zobaczenia, tak. I tobie spokojnego dnia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.